Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Od początku tego adwentowego czasu słyszymy w naszych uszach i sercach prorockie wezwanie: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Z drugiej strony każdy z nas doświadcza w sobie tę prawdę, że nawet jeśli podniosą się wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą, nawet jeśli równiną staną się urwiska, a strome zbocza niziną gładką, to i tak w ostateczności od tego, czy spotkamy Boga w naszym życiu, zależy to, czy otworzymy Mu drzwi naszego serca. A klamka jest zawsze po naszej stronie. Jest w Kaplicy Sykstyńskiej niezwykły fresk. Michał Anioł przedstawił w nim stworzenie człowieka, Adama. Bóg w dynamicznym geście wyciąga swą rękę i dłoń do Adama, swojego stworzenia. Adam również, ale jego palec wskazujący jest uchylony, jest zgięty. To znak, że ostatecznie od człowieka zależy, czy dotknie Boga, czy spotka Go w swoim życiu. A jeśli tak się stanie, to wtedy doświadcza w sobie i wokół siebie tej prawdy, że spotykają się ze sobą łaska i wierność, że całują się sprawiedliwość i pokój, że wierność z ziemi wyrasta, a sprawiedliwość spogląda z nieba. Błogosławionej niedzieli.